Pierwszy konkurs 59. turnieju czterech skoczni. W jutrzejszych zawodach w Oberstdorfie zobaczymy pięciu Polaków, ale najciekawsze będzie starcie w parze KO świetnie skaczącego Adama Małysza z liderem Pucharu Świata Tomasem Morgensternem. Michał Regulski. 10 lat temu Adam Małysz tu w Oberstdorfie był czwarty, później wygrał turniej czterech skoczni i tak zaczęła się era jego sukcesów. On był wtedy w niesamowitej formie. Pamiętam Innsbruck. On miał 44,9 punktu przewagi nad Janem Ahonenem. Powtórzył to w Bischofshofen i wygrał cały turniej z przewagą ponad 100 punktów. Po dwóch miejscach na podium w Engelbergu Małysz znów jest w gronie faworytów. Treningi nie tylko nie zachwyciły, co zaniepokoiły. Małysz w padającym śniegu latał krótko, 119 i 117,5 metra. W kwalifikacjach było o niebo lepiej, 134 metry i trzecie miejsce. Cieszę się, że ten w kwalifikacji skok już był całkiem przyzwoity i mam nadzieję, że jutro już będą same takie dobre. Najgroźniejszy rywal Tomas Morgenstern skakał rewelacyjnie. Wygrał oba treningi i wraz z broniącym tytułu Andreasem Kofflerem odpuścił kwalifikację. Jestem w formie i nie mogę już doczekać się turnieju. Z pozostałej piątki Polaków najdalej 132 metry skoczył Kamil Stoch i w kwalifikacjach był 12. Oto pary jutrzejszej pierwszej serii konkursowej. Małysz rywalizować będzie w hicie w duecie z Tomasem Morgensternem. Kamil Stoch z Rune Veltą, a zwycięzca kwalifikacji Ville Larinto z Simonem Amanem. Dotychczas turniej czterech skoczni wygrało 40 zawodników. Najpoważniejszy z grona pretendentów to oczywiście fenomenalny Tomas Morgenstern, ale lista kandydatów, którzy będą chcieli mu w tym przeszkodzić, jest jeszcze dłuższa. Zaczyna się od kolegów z drużyny, Adama Małysza, Finów i rewelacyjnie skaczących tutaj Niemców. Będą oni mieli tutaj aż 11 zawodników w konkursie. Z Oberstdorfu dla sportu Michał Regulski. A turniej czterech skoczni na żywo w Jedynce zaczynamy jutro o 15:50.